mszy świętej rozpoczynającej nowy rok akademicki w papieskiej uczelni patronuje dziś święty Franciszek. Na samym początku swojej misji biedaczyna z Asyżu usłyszał tajemniczy głos: Franciszku, czy nie widzisz, że mój dom jest w ruinie? Idź i odbuduj mój kościół. Jesteśmy dziś tu właśnie po to, aby być do dyspozycji Pana Jezusa w budowaniu Kościoła. Witając was wszystkich, zachęcam do gorącej modlitwy za siebie, za uczelnię, abyśmy byli gotowi stawać się świętymi w czasach, w których obraz Kościoła malowany jest ciemnymi kolorami. Potrzeba dziś światła, mocy świętych kolorów. Dlatego mówimy ci, Panie, chcemy być barwami świętości. Jesteśmy do dyspozycji. Mistrzu, bierz i maluj obraz Kościoła tym, co w nas jest piękne i szlachetne. Tak chcemy rozpocząć naszą modlitwę, o przewodniczenie której proszę księdza kardynała. Umiłowani bracia i siostry, profesorowie, księża z afiliowanych seminarium do papieskiego wydziału, studenci, klerycy, wszyscy uczestniczący w tej świętej Eucharystii. Na początek nowego roku akademickiego, jaki przeżywamy i otwieramy w papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Chciałoby się powiedzieć, inauguracja jak co roku, jak zwykle w tym kościele, który jest kościołem seminaryjnym, jako taki jest znany w Warszawie, ale staje się także kościołem Wydziału Teologicznego w takich momentach jak ten dzisiejszy. Ale równocześnie wiemy i wyczuwamy, że ta inauguracja ma także swój kontekst niezwykły, przekraczający każdy normalny poprzedni rok, w którym tu byliśmy. Jest to rok, w którym za kilkanaście dni przeżywać będziemy wydarzenie dla pokolenia starszego znane i pamiętane, jakim był wybór Karola Wojtyły na papieża w roku 1978, 16 października. Wczoraj rozpoczął się w Rzymie synod o młodzieży. Tej młodzieży, do której nas Chrystus posyła, do której bardzo często coraz trudniej trafić, dojść, spotkać. I między innymi studia i formacja służy temu, żebyśmy potrafili znaleźć ten wspólny język, utrudniony niewątpliwie w dzisiejszym szybkim, internetowym świecie. Jest także rok, w którym wspominamy i dziękujemy Panu Bogu ten dzień listopadowy, choć data nie jest tutaj najważniejsza, w którym 100 lat temu Polska po 123 latach rozbiorów, zaborów odzyskała niepodległość. I wreszcie, co także wyczuwamy wszyscy i wiemy wszyscy od pewnego dłuższego już czasu i wiedzieć będziemy jeszcze przez następne lata, pewnie jak najdłużej, będzie to potrzebne dla dobra środowiska nauki. Rozpoczynamy ten rok z nową konstytucją dla nauki. Pełni nadziei, pełni oczekiwań. Przecież wszystkim nam zależy na tym, żeby nauka w Polsce była na jak najwyższym poziomie i służyła człowiekowi, społeczeństwu. A równocześnie jesteśmy czasem trochę pełni obaw, pytań i wątpliwości. Tak to bywa przy każdych większych zmianach, a ta niewątpliwie jest zmianą większą. Tym bardziej więc potrzebujemy modlitwy, aby nam nie zabrakło ufności, żeby nam nie zabrakło siły i wiary w to, że to wszystko się powiedzie wtedy, kiedy będą nie tylko przepisy napisane na papierze, ale kiedy będzie zaangażowanie wszystkich tych, dla których ta konstytucja jest ustanowiona. Świata profesorów, świata studentów, świata akademickiego, polskich uczelni.
Moi drodzy, w tym kontekście takich spraw, w świetle których przeżywamy tę inaugurację, słyszymy dzisiaj słowa Pana Jezusa, dość stanowcze i dość poważne. Idźcie, idźcie, posyłam was jak owce między wilki. Oprócz 12, których Pan Jezus miał, Pan Jezus powoływał także innych do misji w Kościele. I każdy z nas w jakimś sensie jest wśród tych 72, do których Pan Jezus powiedział te słowa: idźcie, posyłam was jak owce między wilki. W tych słowach Pana Jezusa jest zawarte i posłanie, ale jest zawarte także powołanie. Przecież to nie są słowa, które są skierowane tylko i wyłącznie do apostołów, kapłanów, biskupów, ewentualnie sióstr zakonnych. To są słowa powołania chrześcijańskiego, a także posłania do różnych miejsc, do różnych zadań w Kościele i w świecie. Tak chrześcijanin, tak człowiek wierzący widzi to miejsce, które dla niego przewidział Bóg, a które człowiek odczytuje i znajduje jako miejsce swojego powołania, miejsce, w którym może uczynić wiele dobrego i wiele po sobie pozostawić, wycisnąć ślad obecności w tym świecie, który się zmienia, ale przecież zostaje, my przemijamy. I właśnie to jest powołanie, żeby w tym właśnie miejscu i w tym odkrytym projekcie po różnych talentach i zdolnościach, które nam Pan Bóg daje, człowiek odnalazł siebie, znalazł swój sens życia, ale znalazł także swoje szczęście i to wszystko, co ma do zrobienia w tym świecie. Dzisiaj musimy powiedzieć, bo jesteśmy tutaj jako przedstawiciele świata nauki, profesorowie, studenci, w sposób szczególny o tym jednym posłaniu i o tym jednym powołaniu, które nam Pan Bóg naznacza i wyznacza, jakim jest powołanie bycia, do bycia profesorem, naukowcem, odkrywcą, ale także tym, który kształci, tym, który wychowuje, tym, który uczy tych wszystkich, którzy za parę, paręnaście lat będą stanowić o przyszłości i naszego kraju, i przyszłości świata, który dzisiaj jakby ma mniejsze granice niż miał kiedyś. Do przyjęcia tego powołania, powołania, które stawia Bóg przed nami, służą między innymi studia, służy formacja intelektualna i duchowa, chcę to podkreślić, wszędzie, a szczególnie bardzo wyraźnie w tym domu i w tym charakterze studiów, jakie się odbywają na teologii i służą także i między innymi do tego, żeby przygotowywać dla Kościoła i w Kościele apostołów, świadków, którzy pójdą głosić Ewangelię i nieść ją tym wszystkim, do których nas posyła Pan Bóg. A to wymaga fundamentu, mocnego fundamentu intelektualnego. Tego fundamentu, które dają rzetelne, głębokie studia teologiczne, filozoficzne, humanistyczne, które są potrzebne do tego, żeby człowiek mógł swoje życie zbudować, a równocześnie, żeby mógł pomóc w budowaniu życia innym ludziom. Mija 40 lat od wyboru papieża. Nie milkną także dzisiaj pytania, dlaczego wtedy, wówczas został wybrany kardynał Wojtyła, dlaczego został wybrany człowiek, który nie był Włochem, nawet który nie pochodził z ówczesnego tak zwanego zachodniego świata, dlaczego właśnie on? I padają różne odpowiedzi. Wśród tych odpowiedzi bardzo dużo jest takiej ludzkiej taktyki. Wymienia się sytuację w Kościele, słusznie pewnie. Wymienia się sytuację w tamtym świecie po roku 68. Wymienia się również to patrzenie na świat za kurtyną, która wtedy była, że może stąd byłoby dobrze. Natomiast myślę, że mało czy za mało
mówimy o samych wartościach osobowych tego człowieka, który się nazywał kardynał Wojtyła, który był myślicielem, profesorem uniwersytetu, który był biskupem i kardynałem i zwracał uwagę na to tym, którzy się z nim spotykali, tym, którzy go znali, także w kościele. Ktoś ostatnio powiedział i napisał, że to, że był Polakiem i że był za żelaznej kurtyny, nawet mu przeszkadzało. Można się zgodzić z tym w tym znaczeniu, że gdyby przy jego walorach intelektualnych, duchowych, moralnych był Włochem, byłby zauważony dużo wcześniej i pewnie wybrany dużo prościej. Dlaczego o tym mówię i dlaczego to przywołuję? Dlatego, żeby dotknąć jednego wymiaru jego przygotowania, a tym wymiarem jego przygotowania, bez którego nie ma ani autentycznego przeżywanego kapłaństwa, ewangelizacji, jest wymiar uformowania intelektualnego. Malutki przykład. Kilka dni temu w Krakowie wyszła książka Kazanie na Areopagu. Książka, która została napisana i odkryta z tekstu Wojtyły. W 1963 roku ubiegłego wieku razem z biskupami na soborze podczas przerwy w obradach pojechał śladami świętego Pawła. Byli w Grecji także i stanęli na Areopagu w śródgronie wąskim biskupów, księży i świeckich. Nikt nie wiedział o tym. On w czasie tej pielgrzymki i po jej zakończeniu napisał 13 tekstów właśnie na tym Areopagu. Te teksty zostały odnalezione i te teksty zostały wydrukowane teraz i są kopalnią, źródłem wiedzy o jego przygotowaniu intelektualnym, które wyraził w tych tekstach wtedy, kiedy zobaczył, potrafił się wczuć w to miejsce, w którym stał, w którym, do którego przyszedł święty Paweł, miejsce, w którym mu mówiono, posłuchamy cię innym razem, miejsce, w którym się odniósł do tablicy, którą zobaczył Bogu nieznanemu, wśród wielu tablic poświęconych różnym Bogom wczesnym i powiedział, ja wam głoszę tego, którego wy nie znacie. I refleksja dotyczy tego, w jakim sensie zetknięcie się chrześcijaństwa, które przyszło z Jerozolimy, z myślą grecką, potem z myślą rzymską, w jaki sposób otwarło ewangelizacyjnie to posłanie, które apostołowie usłyszeli, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Gdyby nie ten właśnie moment zetknięcia i spotkania właśnie przez rozum, przez intelekt, przez racjonalność, prawdopodobnie groziłoby chrześcijaństwu, Ewangelii, zamknięcie w obrębie świata żydowskiego. Tak to wspomina i opisuje młody Karol Wojtyła, miał wtedy 43 lata. I także podkreśla niesłychanie ważną sprawę, że rozum i racjonalność człowieka jest tym, co go wyróżnia od reszty świata i co sprawia, że człowiek transcenduje, przekracza świat przyrody, świat zmysłów. Myślę, że jest to rzecz niesłychanie ważna, żeby ją powiedzieć nie tylko profesorom, ale przede wszystkim klerykom, przede wszystkim studentom teologii na papieskim Wydziale Teologicznym, że to jest jakby warunek sine qua non. Nie ma prawdziwie głęboko pojętej ewangelizacji, wyjścia do człowieka, spotkania człowieka. I że to nie jest tak, że w studiach uniwersyteckich czy w studiach papieskiego Wydziału Teologicznego filozofia jest czymś dodanym na początku, co trzeba koniecznie przejść. Nie ma innej drogi i skrótu do teologii. Filozofia jest tym miejscem i tą dziedziną, która stoi, że tak powiem, równolegle i u podstaw tego całego procesu formacji człowieka, żeby z jednej strony nie dokonywał redukcji rozumu, jak się to dzisiaj bardzo często dzieje, redukcji do
nauk tylko empirycznych, przyrodniczych, ale równocześnie, żeby nie wyrządzał w ten sposób krzywdy i naukom humanistycznym, i teologii jako takiej. Wspominam o tym w roku, w którym mija 20 lat od wydania encykliki Fides et Ratio. I trzeba sobie to powiedzieć, my ciągle mamy tę encyklikę do przerobienia przed sobą. Tam jest zawarta ta myśl, którą w wielkiej syntezie papież wypowiedział w 1997 roku do naukowców w kościele świętej Anny w Krakowie, kiedy powiedział, że zadaniem człowieka jest służba prawdzie, zadaniem naukowca jest służba prawdzie i ona powinna prowadzić do posługi myślenia. Kiedy jesteśmy tutaj dzisiaj, u początku nowego roku akademickiego, kiedy jesteście tutaj jako studenci teologii, studenci, którzy będą apostołami, świadkami przez swoje powołanie, czy do kapłaństwa, czy do zakonu, czy do katechezy, czy do życia i świadectwa w świecie, to trzeba o tym bardzo, a bardzo pamiętać, że nie zaspokoimy potrzeb młodzieży i potrzeb współczesnego świata, jeżeli się tylko będziemy odwoływać do emocji i będziemy próbować jakimiś takimi czy innymi sztuczkami porwać młodzież. Na chwilę tak. Ale pytania współczesnego człowieka, pytania te, które należą do zmysłu wiary, są pytaniami nie tylko emocjonalnymi, a może nie przede wszystkim. Są pytaniami racjonalnymi i wymagają racjonalnej odpowiedzi, klarownej. Ale ta racjonalna odpowiedź, połączona z głęboką duchowością, musi być także poparta radykalnym świadectwem. Takim świadectwem, jakie dawał biblijny Job. Wobec swoich problemów, wobec swojego cierpienia spotkał się z niezrozumieniem przyjaciół i z wrogością przyjaciół. A świadectwo polegało na tym, że mimo tego, co go spotkało, mówił: wiem, że wybawca mój żyje i on przyjdzie jako ostatni. Takim świadectwem radykalności życia Ewangelią posyłam was, nie bierzcie dwóch sukien, dwóch toreb, jakim wykazał się święty Franciszek z Asyżu. Człowiek wysoko urodzony, zostawił wszystko, poszedł radykalnie i zmienił Kościół XIII wieku, który miał swoje ogromne problemy. Sam, ale przede wszystkim powołując ruch, franciszkański ruch, który szedł przez wieki i także jest obecny dzisiaj. I trzeba, żeby wrócił do swojej pierwotnej siły, mocy i gorliwości. Posyłam was jak owce między wilki. Wilki były za czasów Hioba biblijnego, wilki były za czasów Jezusa i do nich posyłał Chrystus swoich uczniów, wilki były za czasów świętego Franciszka, są dzisiaj i nie możemy się łatwo pocieszać, że nie będzie jutro. Odpowiedzią jest świadectwo, odpowiedzią jest racjonalność przekazywanej wiary i autentyzm życia chrześcijańskiego. I temu wszystkiemu służy studiowanie. Prawdziwe, głębokie, szczere podejście do formacji intelektualnej w tym domu, w tym miejscu i na tym wydziale.